Wczoraj, jak to praktycznie codziennie, przeglądałem sobie YouTube'a, patrzyłem kto co powrzucał, moje odcinki jak się poprzyjmowały i tym podobne. Aż nagle, w pewnym momencie, usłyszałem dzwonek od drzwi. Tak, ktoś zadzwonił do mojego domu. Od razu się zerwałem i postanowiłem, że pobiegnę to sprawdzić. Więc ubrałem moje piękne klapeczki i tak wiem, mam też super skarpetki, pasują bardzo do siebie. No i ruszyłem po schodach. Gdy już je pokonałem, no to czekały na mnie kolejne drzwi. Kolejne drzwi wejściowe do mojego domu. Otworzyłem je i mówię, halo, przecież tutaj nic nie ma. Zazwyczaj jak przychodzą jakieś przesyłki, to stoją mi tuż przed drzwiami. No ale dobra, postanowiłem, że podejdę pod furtkę, bo z daleka widziałem, że są tam jakieś dwie karteczki. No i zbliżyłem się do nich i ku mojemu zaskoczeniu, tam serio było coś napisane. Myślałem, że to ktoś sobie po prostu robi głupie żarty i mi coś tam dał, ale uwaga, przeczytam wam, co tam pisze. Przesyłka dla ciebie znajduje się w... To pisało na pierwszej karteczce, a na drugiej, najstraszniejszym miejscu twojego domu. No i myślę sobie od razu, to na pewno chodzi o strych albo o piwnicę. Serio, piwnica i strych w moim domu są dosyć straszne. Postanowiłem, że najpierw wybierzemy się na strych. No i dobra, idziemy na samą górę mojego domu. Musicie wiedzieć, że strych nie był odnawiany. Ja mam cały dom nowy, cały odnowiony, ale strych i piwnica to są miejsca, które w ogóle nie były ruszane i są mega stare. I są trochę straszne. Też światło tam no, za dobrze nie świeci. W ogóle no roi się od pająków. Jest mega strasznie, ale musiałem tam pójść, żeby zobaczyć, o co z tym chodzi. Sami widzicie zresztą, jak tam jest i ku mojemu zaskoczeniu nic tam nie było. Więc strych to była zła opcja. To oznacza tylko jedno. Idziemy do piwnicy. Okej, więc czas schodzić. Tutaj też jak widzicie jest strasznie, może nie aż tak jak na strychu, ale no też się tutaj trochę zawsze bałem, jak byłem mały. I wydaje mi się, że ta paczka musi być w piecu. To jest takie najbardziej charakterystyczne miejsce w mojej piwnicy, więc no nie zdziwimy się, gdyby ona tam była. Lecimy sobie tam. No, trochę trzeba, jak wiecie, do niego przejść, ale już zaraz dojdziemy, tutaj idziemy tym tunelem, proszę bardzo, po ciepku. I tutaj w lewo od razu mamy już piecyk, ten czerwony to jest piec. Zaświecam wam tutaj światło. I proszę bardzo, mamy dosyć dużą paczkę. O kurde, ale fajnie się prezentuje. I teraz widzowie, uwierzcie mi, może być w niej coś fajnego. Myślę, że będzie mega ciekawie. Specjalnie wbiłem do kuchni, żeby wziąć tutaj nóż, którym otworzymy całą tą paczkę. Jest ostry, więc na radę. A więc okej, widzowie, zobaczcie na tą paczkę. Jeśli chcecie, żebym zaraz ją otworzył, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jak będzie dużo lajkaczy, no to od razu nagrywamy za niedługo kolejnego vloga. Mam dużo fajnych pomysłów, dlatego mordeczki. Łapkujcie, subskrybujcie, a my zaraz sobie otworzymy tą wielką pakę. Pójdę z nią na ogródek specjalnie, bo w domu mam remont, więc może być trochę głośno. I uwaga, teraz w tym momencie obstawiajcie, co będzie w środku tej paczki. Jeśli ktoś zgadnie, to będę przypinał serduszka, więc piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, czy wam się uda. Specjalnie zaprosiłem brata kamerzystę, który też ma piękne laćki i skarpetki i on będzie mnie nagrywał, jak będę wam to wszystko unboxował. Dobra brat, bierz paczkę, bierzemy ją na stół, no i idziemy tutaj na ogródek. Mamy takie fajne miejsce, więc zaraz wam tutaj pokażemy wszystko co i jak. Lecimy sobie, widzowie, patrzcie, okej. To jest ta nasza miejscowa, tutaj zrobimy unboxing. Kładź śmiało, możesz położyć już tutaj i zaraz będziemy otwierali. Teraz brat przejmuje kamerę i lecimy. Jak widzicie, tutaj mamy już pewien napis od pewnej firmy. Możecie już się domyślać, co będzie w środku, ale będzie tam mega dużo fajnych rzeczy. Jestem strasznie zadowolony z tej paczki, ale okej. Biorę specjalny nożyk, który wam wcześniej pokazywałem. No i nie będę jakoś tego specjalnie przedłużał, tylko lecimy z openingiem. Powiem wam, widzowie, że to będzie naprawdę gruba paka. Więc oglądajcie od początku do końca, bo może jeszcze czekać na was pewna niespodzianka na końcu. Ale to oglądajcie, dobra. Otwieramy rozszarpane wszystko i na początku mamy piękne bąbelki. Patrzcie na to, zawsze lubię to rozwalać. Ale nie tym razem, nie będę was tutaj straszył. Odłóżmy sobie to gdzieś tutaj, żeby nie odleciało, bo jest trochę wiatr na dworze. Mam nadzieję, że mnie w ogóle dobrze słychać. Teraz czekaj, chwilę wyłączymy, bo jest tutaj jakiś napis. Nie no, w sumie widzowie muszę to zrobić. Uwaga, zamknijcie uszy. To wcale nie było takie głośne, ale fajny efekt. Pyk, pyk, pyk. Okej, można sobie poprzebijać, ale już nie będę już tutaj przedłużał. Lecimy z otwieraniem tego. Ja już trochę tutaj otworzyłem i dobra. Będę wyjmował pojedynczo po jednej rzeczy, bo mamy ich tutaj mega, mega dużo. Więc przygotuj się, braciszku. Lecimy i zaczynamy od, uwaga, nowe słuchaweczki. Ogólnie ta cała paczka jest od firmy SteelSeries, z której jestem mega, mega wdzięczny. Sorry, jak to słyszeliście, bo tam coś jechało. Generalnie pierwsza rzecz to nowe słuchaweczki. O matko, Arctic Prime. Ja nie wiem, ile ta paczka będzie warta, ale uwierzcie mi, że te rzeczy trochę mogą kosztować, więc jestem mega wdzięczny. Później sobie otworzymy i przetestujemy jeszcze przy komputerze, jak to będzie wyglądało. Lecimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejną rzecz, a jest to nowa myszka. Myszka Rival 5. Wow. Też się bardzo fajnie prezentuje, jak widzicie, ma LEDy. Mega mi się ogólnie podobają rzeczy od SteelSeries. To jest jedno z moich, no, nie no.
ogólnie, jeśli chodzi o gamingowe rzeczy, jedna z moich ulubionych, a jeśli chodzi o takie myszki i akcesoria, to moja ulubiona. I w ogóle mega fajnie, że mogę mieć z nimi współpracę i wysłali mi taką paczuszkę, więc link do SteelSeries, jak ktoś daje wam w opisie. I mamy tu kolejną, widzowie, myszkę. Myślę, że jedna z tych myszek może być rozdana dla was. Więc jeśli chcecie, żebym zrobił konkursik w kolejnym odcinku na nią, to napiszcie w komentarzu, że chcecie i oczywiście łapka w górę i subi. I wtedy może, że właśnie zrobię w kolejnym odcinku konkurs na jakąś myszkę i kozacką. Nie spodziewałem się, że tutaj będzie też jakaś druga myszka. Więc mamy kolejne rzeczy. Tutaj oczywiście kolejne pianki, tego wam pokazywać nie będę, bo to was tutaj za bardzo nie interesuje. Oczywiście później wejdziemy sobie jeszcze do mojego domu, tam akurat jest remont, ale i tak postaram się wam pokazać. Włożymy sobie to do stanowiska i zobaczymy, jak będzie wyglądało moje ulepszone stanowisko. Następnie mamy podkładkę, obczajcie na nią. Oj, dosyć duża jest, więc to ma być na całe moje biurko praktycznie. Tak jak mówię, też teraz tego nie otwieram. Jest to podkładka QCK Heavy, tak się nazywa. No i dobra, odkładamy ją na razie, na spokojnie odłóżmy. I na koniec, widzowie, zostawiłem najważniejszą rzecz w tej paczce. Mega się jaram, że ją dostałem i to będzie coś pięknego. Uwaga! Klawiatura Apex 7. To jest tak kozacka klawiaturka, widzowie, aż ją wyjmę z tej folii. Ona nawet ma tutaj specjalne miejsce na obrazek. Możemy sobie tutaj wyświetlać napis, jaki chcemy i on się będzie wyświetlał na tej klawiaturze. Jest to mechaniczna, podświetlana klawka. Ona mega dużo kosztuje. Później wam jeszcze zliczę, ile te wszystkie rzeczy z tego odcinka kosztują. Ale uwierzcie mi, że no grubo. Brat tam akurat wzdychał, więc proszę tak nie robić. Mogli to słyszeć. No powiem wam, naprawdę jest miazga. A więc tutaj macie te wszystkie rzeczy, tak one się prezentują, one były w tej paczuszce. Tak jak mówiłem, coś na pewno wam z niej rozdam, oczywiście, o ile będziecie chcieli i o ile fajnie się przyjmie ten odcineczek. Mega się jaram, zaraz lecimy już do domu, żeby to wszystko rozpakować, no i zmontować, w sensie wmontować do mojego sprzętu i zobaczymy wtedy, to już będzie w ogóle totalny kosmos, czemu akurat sąsiad jedzie autem. Więc z tego miejsca jeszcze raz mega dziękuję firmie SteelSeries. Widzowie, wbijajcie koniecznie na tą stronkę do nich, serio. Mega im jestem wdzięczny, bo nie sądziłem, że mogę mieć tak kozacki sprzęt. A to jest naprawdę miazga. O, jeszcze wam powiem za chwilę, ile on kosztuje, dobra? Bo sprawdzę to sobie teraz na internecie dokładnie i za ile jest ta paczka. No i dam wam znać. Dobra, ogólnie jak coś słyszycie wtedy, to sorry, bo mam młodszych sąsiadów i oni coś tam troszkę się drą. Ale mniejsza o to, chcę wam powiedzieć, ile kosztuje ten cały sprzęt, bo już właśnie zliczyłem. 2250 zł. Tyle normalnie kosztuje to wszystko. No miazga, naprawdę miazga, więc strasznie dziękuję SteelSeries. A teraz lecimy do mnie, do domku, no i tam będziemy dalej działać. No oczywiście, widzowie, śmieci trzeba wyrzucić, pamiętajcie o tym, więc cyk. Proszę bardzo, to mamy ogarnięte, jeszcze tylko pudło później będę musiał. Ale jestem głuptasem, widzowie, wyrzucałem rzeczy i zobaczyłem dopiero teraz, że jeszcze mam jedną rzecz od SteelSeries. Są to chyba takie dodatki do myszki, nawet dokładnie nie jestem pewien, ale nice, kolejny gift. A więc dobra, widzowie, część sprzętu już zamontowałem i obczajcie po pierwsze na klawiaturkę. Przecież to jest coś pięknego. Posłuchajcie tego dźwięku. Nie no i że ma taki fajny dźwięk, to jeszcze w dodatku jest cicha. To jest naprawdę totalnym sztosem. W tym miejscu, gdzie jest napis SteelSeries, będzie jakiś mój obrazek. Napiszcie w komentarzu, co mam sobie tutaj dać, żeby to tam było. Wtedy najciekawszą, najbardziej lajkowaną opcję wybiorę. Na razie jeszcze nie dawałem, bo dopiero rozpakowałem. Mam już tutaj też słuchaweczki, nawet jeszcze nie podłączyłem, dlatego nie świecą. Ale to jest miazga, serio, te słuchawki są tak wygodne. Jak sobie je założyłem po raz pierwszy na uszy, wow. I to wiecie, nie mówię tego dlatego, że dostałem tą paczkę z SteelSeries, żeby po prostu powiedzieć o nich coś fajnego. Nie, ja to mówię serio, bo tak uważam. Jestem fanem tej marki już od dłuższego czasu i naprawdę mega się jaram. Tutaj mamy też jedną z tych myszek, podłączyłem sobie tylko jedną, bo tak jak mówiłem, druga może będzie dla was. No i generalnie ładnie się prezentuje, nie jest jakoś bardzo oświetlona, ale to jest właśnie spoko. Chciałem też mieć taką jedną myszkę, która nie jest jakoś mega oświetlona, posłuchajcie jej dźwięku. Dosyć głośna, ale całkiem mi się podoba. A na łóżku syf, czyli wszystkie inne rzeczy trochę porozpakowywałem, trochę jeszcze nie. No muszę wszystko poogarniać, instrukcji poczytać, ładnie poustawiać i wtedy to już w ogóle będzie pięknie wyglądało. Ale jestem strasznie zadowolony i jeszcze raz dziękuję firmie SteelSeries. Oczywiście firmie, nie filmie, co ja powiedziałem. Już się przejęzyczam. Generalnie jestem mega wdzięczny, no bo dzięki temu będę miał teraz kozackie stanowisko. Zapomniałbym powiedzieć, że to jest też ta podkładka. Może tego za bardzo nie widzicie? No widzicie. Pod tym właśnie mamy tutaj podkładkę, jak widzicie. Zobaczcie, od SteelSeries też ją na pewno w jakieś inne miejsce jeszcze postawię. Na razie dałem tutaj, żeby wam tylko pokazać do odcinka. Na spokojnie mordeczki wszystko ładnie poustawiam. I na moim Instagramie, toryety, który tutaj wam się wyświetla, będziecie mieli efekt całej pracy, całego stanowiska. Myślę, że na relację wam wrzucę, jak to teraz wygląda. No, na pewno będzie grubo. Ej, coś pięknego, nie mogę się doczekać, jak już to wszystko poogarniam. Wow. Dziękuję jeszcze raz, SteelSeries, serio, tak mi pomagacie. Dzięki wam mam tak kozacki sprzęt, że to się nie mieści w głowie.
Ale to też dzięki wam, widzowie, tutaj mamy m.in. przycisk na 100 kasubów, ale po prostu go pokazuję tak. O, chodzi mi o to, że to dzięki wam, gdyż oglądacie moje odcinki, dzięki wam mogę mieć te wszystkie współprace, dzięki wam mogę dalej nagrywać, jestem wam strasznie wdzięczny za to, mam nadzieję, że odcinek się podobał. To jest nagroda dla najlepszego wizatoriego, a najlepszy wizatoriego łapkuje i subskrybuje. Dobra, trzymajcie się, siemanko wszystkim, pa, pa, ziomki!